Oglądacie ten film dzięki dostępowi do internetu. Nie ma możliwości, by było inaczej, bo nie dystrybuowałem go w inny sposób. Gdyby internetu nie było, nie moglibyście go oglądać, ale nie moglibyście także robić wielu innych rzeczy. W tym materiale wideo chciałbym odpowiedzieć na pytanie, co by było, gdyby internet przestał istnieć? Czy to w ogóle jest możliwe? Dodatkowo pochylę się nad tematem przyszłości internetu, bo tak dynamicznie się on rozwija, że z pewnością za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat będzie się różnił od tego, co znamy dziś. Internet już zmienił świat, ale jego historia dopiero się zaczyna. A czemu w ogóle o tym rozmawiamy? Otóż niedługo w Polsce dojdzie do bardzo ważnego wydarzenia. W dniach 6-10 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się szczyt cyfrowy ONZ. To najważniejsza międzynarodowa konferencja ostatnich lat, podczas której zapadną kluczowe decyzje w obszarze zarządzania internetem i jego dalszego rozwoju. Dlatego warto o tym wydarzeniu wiedzieć, uczestniczyć w nim, zainteresować się przyszłością internetu, bo jest to o tyle istotne, że to przecież także moja czy wasza przyszłość. Na tym szczycie zapadną decyzje, które będą miały na nas wpływ. Dodam jeszcze, że wydarzenie jest całkowicie darmowe i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Jednak to nie wszystko, ponieważ w ramach tego wydarzenia organizowany jest konkurs Mój Internet Przyszłości, w którym młodzi ludzie z całego świata, oczywiście możecie być to także wy, mogą przedstawić swoją wizję internetu przyszłości w formie plakatu, filmu bądź eseju. Pula nagród to aż 78 tysięcy złotych, więc zachęcam was do wzięcia udziału. Pracę można składać od 1 września do 8 października. Organizatorom zależy na udziale jak największej liczby młodych ludzi. Chcą oni, by to właśnie ta grupa, która będzie kiedyś tworzyć i funkcjonować w internecie przyszłości, wypowiedziała się na ten temat. Szczegółowe informacje znajdziecie w linku, który umieszczam w opisie tego filmu, a teraz przejdźmy do tematyki odcinka. Internet to ogólnoświatowy system połączeń między komputerami. Jego historia liczy kilkadziesiąt lat. W latach 60. XX wieku powstała pierwsza poczta e-mail. Jednak to utworzenie sieci www w drugiej połowie lat 80. zrewolucjonizowało to medium, choć na początku nie było ono szeroko rozpowszechnione. Profesor Michio Kaku w jednej ze swoich książek pisał o internecie początków lat 90. tak. Była to wyizolowana działka naukowców takich jak ja, rozsyłających w tajemniczym języku równania do kolegów naukowców. W Polsce pierwsza wiadomość za pomocą internetu została wysłana w 1991 roku i od tamtej pory obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój tego medium. Po roku 2000 nastąpiła bardzo szybka jego ekspansja na całym świecie. Szacuje się, że w 2005 roku już miliard ludzi światowej populacji korzystało z internetu. W 2019 roku wartość ta dobiła do 4 miliardów, a nagłówki gazet informowały nas, że połowa populacji światowej to populacja cyfrowa. Wzrost jest bardzo szybki, a liczba użytkowników stale rośnie. Strona internetowa Internet Life Stats, która ukazuje statystyki w czasie rzeczywistym, pokazuje, że wartość ta już przekroczyła 5 miliardów. Zwróćcie także uwagę na inne osiągnięcia internetu na tej stronie, liczone również w miliardach. Co ciekawe, ponad 90% użytkowników korzysta z internetu głównie z urządzeń mobilnych. Jednak czemu przywołałem te dane statystyczne? Otóż internet jest fundamentem nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Stał się podstawowym środkiem łączności, zastępującym klasyczną telefonię, pocztę czy inne metody kontaktu, ale także jest narzędziem, dzięki któremu może działać i rozwijać się gospodarka. Opiera się na nim działalność wielu firm handlowych, usługowych, a także banków. I teraz wyobraźmy sobie, że ten internet z dnia na dzień przestaje działać. Wszystkie skutki takiego wydarzenia są trudne do przewidzenia, ale na pewno miałyby one charakter globalny. Oczywiście im dłużej ten internet rozwijamy, tym trudniej byłoby nam zaakceptować jego brak. Dziś jeszcze wielu ludzi pamięta świat bez internetu. Ja sam miałem 13-14 lat, kiedy komputer w domu zyskał takie połączenie. Był to rok mniej więcej 2003, no i doskonale pamiętam, jak życie wyglądało wcześniej i jak trzeba było sobie radzić z niektórymi problemami, które dziś dzięki internetowi problemami
Nie są. Nagła utrata internetu zmusiłaby nas do powrotu do pewnych rozwiązań, które uległy transformacji lub całkowicie ich zaniechano. Przykład, mimo że tradycyjna poczta nadal istnieje, to obecnie się znacznie przeobraziła i zmniejszyła wydajność. Gdyby miała być odpowiedzialna za przesył znacznie większych ilości informacji, to nie dałaby rady. Jednak świat bez internetu to nie tylko świat bez e-maili, SMS-ów czy komunikatorów. Świat bez internetu to także zatrzymanie handlu, bankowości czy księgowości wirtualnej. Doszłoby do bankructwa znacznej ilości obecnie istniejących firm, które przez ostatnie lata przeniosły swoją działalność do sieci. Wiele zawodów stałoby się bezużytecznych, na przykład mój. Świat interesów przestałby funkcjonować, dopóki nie przebudowano by znacznie modeli biznesowych. Internet stanowi filar współczesnej gospodarki. Cywilizacja, jaką znamy, całkowicie by się zawaliła. Doprowadziłoby to do wielu lokalnych, ale także globalnych konfliktów. Tak trochę straszę taką abstrakcyjną koncepcją, jednak czy coś mogłoby sprawić, że internet rzeczywiście zniknie? Jest kilka realnych scenariuszy, które warto przywołać. Najbardziej prawdopodobnym, moim zdaniem, wydarzeniem mogłaby być potężna burza na Słońcu, która doprowadziłaby do koronalnego wyrzutu masy. Zjonizowana plazma, która dostałaby się w pobliże Ziemi, miałaby olbrzymie negatywne konsekwencje. Otóż takie zdarzenie mogłoby doprowadzić nie tylko do zaniku internetu, ale także do uszkodzenia całej sieci elektrycznej. Mimo że brzmi mało realnie, to takie zdarzenie jest bardziej prawdopodobne niż uderzenie w Ziemię asteroidy. Zainteresowanych odsyłam do mojego odcinka, jaki powstał kilka miesięcy temu, dotyczącego koronalnych wyrzutów masy. Tam na ten temat można dowiedzieć się więcej. Kolejnym zagrożeniem mógłby być wybuch wojny światowej. Cyberwojny. Internet mógłby zostać fizycznie odłączony, żeby ludzie nie mogli się ze sobą komunikować lub mogłoby dojść do zmasowanego ataku hakerskiego przejmującego kontrolę nad całą siecią. Być może trudno sobie wyobrazić kolejną wojnę światową, jednak jakieś prawdopodobieństwo takiego zdarzenia istnieje. Jest także opcja, że to polityka jakiegoś konkretnego kraju będzie odpowiedzialna za odłączenie w nim internetu po to, by kontrolować naród. Z tego typu zabiegami możemy się już spotkać na przykład w Korei Północnej. Kraj ten jest pod względem populacji cyfrowej bardzo ograniczony, a władza kontroluje, jakie treści w internecie są udostępniane dla mieszkańców. Jak widać, istnieją pewne zagrożenia, które mogą cofnąć rozwój naszej cywilizacji o kilkadziesiąt lat. Jeszcze w latach 90. XX wieku zastanawiano się, czy internet może zdehumanizować ludzkość. Obecnie okazuje się, że jego brak może to zrobić. Jednak ja wolałbym być optymistą i patrzeć w przyszłość z perspektywy tego, jak internet wpłynie pozytywnie na naszą cywilizację, a może on nam dać bardzo dużo, dlatego przejdźmy do tematu przyszłości internetu. Medium to jest tak potężne, że jego rozwój może przybrać przeróżne formy, jednak z pewnością możemy spodziewać się, że internet przyszłości uniezależni się od klasycznych komputerów. To już teraz widać. Pamiętacie, jak wspominałem, że 90% użytkowników sieci korzysta z urządzeń mobilnych? Nadal będziemy podążać w tym kierunku, tylko te urządzenia znajdą się wszędzie dookoła nas. Ale o tym zaraz. Szacuje się, że przyszłość internetu oprze się na trzech głównych aspektach. Personalizacji, automatyzacji oraz sztucznej inteligencji. Pierwszy dotyczy tego, że algorytmy tak dobrze będą nas znać, że wszystko, co znajdziemy w sieci, będzie spersonalizowane pod konkretnego użytkownika. Wyszukiwanie ubrań czy butów w sklepach będzie o wiele prostsze, ponieważ algorytmy poznają nasze preferencje i zaproponują rozmiar, kolor, krój dokładnie taki, jak potrzebujemy. Podobnie z jedzeniem. Sugerowane będą nam tylko te produkty, które lubimy. Jednak personalizacja wiedzie też do pewnego zagrożenia, które ja jako popularyzator nauki często zauważam. Otóż już teraz w internecie niektórzy ludzie zamykają się w tak zwanych bańkach informacyjnych. Algorytmy wyszukiwarek uczą się naszych zachowań i wyświetlają nam treści, jakie chcemy oglądać. Nie ma oczywiście problemu, jeśli interesujemy się modą i takie filmy czy artykuły są nam wyświetlane. Problem pojawia się, kiedy ktoś przegląda dużo treści pseudonaukowych, szkodliwych, a wtedy polecane jest mu coraz więcej takiej tematyki.
dana osoba coraz bardziej zaczyna wierzyć w nieprawdziwe informacje i utwierdzać się w przekonaniu, że to ona ma rację, choć to nieprawda. Mam nadzieję, że rozwój internetu w przyszłości będzie niwelował to zjawisko, a nie go pogłębiał. Z kolei automatyzacja oraz sztuczna inteligencja prowadzą do wielu rozwiązań, które znacznie ułatwią nasze życie. Być może spotkaliście się z terminem Internet Rzeczy. Jest to koncepcja, idea, nazywana czasami czwartą rewolucją przemysłową, według której różne przedmioty mogą gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pomocą internetu. Oznacza to, że sieć internetowa przestaje łączyć tylko urządzenia telekomunikacyjne jak telefon czy komputer, współpracując ją także takie, które do tej pory nie kojarzyły się w ogóle z internetem. Ciekawym przykładem może być samochód wysyłający do domu informację, że do niego wracamy. Ten zacznie przygotowywać się na nasz przyjazd. System ogrzewania podkręci temperaturę o 2 stopnie, piekarnik podgrzeje jedzenie, czajnik zagotuje wodę na herbatę, brama garażowa na podstawie wskazań GPS otworzy się chwilę przed naszym przyjazdem, a zaraz po wejściu zostanie włączona nasza ulubiona muzyka. I do tego dąży dzisiejszy świat. Chipy komputerowe połączone z internetem będą znajdowały się wszędzie i będą w stanie realizować nasze życzenia. Internet będzie tworzył inteligentne domy, dzielnice czy miasta. Szacuje się, że za 10-20 lat będzie on w ekranach ściennych, meblach, na billboardach, w koszach na śmieci, ulicznych latarniach, a także w naszych okularach czy soczewkach kontaktowych. Wyglądałoby to podobnie jak w filmie Terminator, w którym mogliśmy oglądać widok z oczu maszyny, gdzie wyświetlały się różne komunikaty. Takie okulary czy soczewki sprawdzą się nie tylko do rozrywki czy poszukiwania informacji, ale także do innych celów. Widzielibyśmy na nich wirtualne obrazy nałożone na te rzeczywiste. Wraz z innymi czujnikami czy aplikacjami mogłyby monitorować kwestie dotyczące zdrowia i wyświetlać przypomnienia dotyczące np. zażycia leków. Taki system może również przesłać do naszego lekarza informacje o naszym stanie zdrowia, gdy jakieś parametry nie będą w normie. W zasadzie w takich soczewkach możecie zobaczyć wszystko. Wprowadzanie tego typu rozwiązań mogłoby także umożliwić nam przebywanie w miejscach, w których nas aktualnie nie ma. Moglibyśmy studiować online na zagranicznej uczelni, będąc we własnym domu lub odbywać wirtualne wycieczki po muzeach czy różnych ciekawych miejscach, które znajdują się na drugim końcu świata. Teoretycznie już teraz wprowadzane są tego typu innowacje, ale w przyszłości internet pozwoli zatrzeć różnice pomiędzy światem wirtualnym a cyfrowym. Mimo, że będziemy przebywać w sieci, to poczujemy się jak w realnym życiu. Zasoby planetarnej wiedzy byłyby stale nie na wyciągnięcie ręki, a jeszcze bliżej. Jednak oczywiście internet przyszłości i rozwiązania, które tutaj przywołałem, niosą także ze sobą pewne zagrożenia. Im bardziej będziemy zaangażowani i wciągnięci w internet, tym większe niebezpieczeństwo wycieku lub wykradzenia naszych prywatnych danych i preferencji, które chcielibyśmy zachować dla siebie. Ciekawą kwestią i także niepokojącą może być w przyszłości podział internetu. Niektórzy specjaliści zwracają uwagę na to, że Chiny w ostatnich latach mają olbrzymie wpływy, jeśli chodzi o dążenie do kontroli nad siecią. Jeśli powstanie jakiś konflikt między Chinami a Zachodem, może dojść do podzielenia się internetu. Wtedy powstałyby dwie niezależne sieci, różniące się na przykład treściami, które można byłoby w nich znaleźć, czy pewnymi rozwiązaniami technicznymi. Ten temat wydaje się być najbardziej aktualną, problematyczną kwestią w obecnym świecie, więc także może znaleźć się w programie Szczytu Cyfrowego ONZ, który, przypominam, odbędzie się w dniach 6-10 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Dlatego warto w wydarzeniu uczestniczyć i jeszcze raz zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie. Pamiętajcie, że to, o czym tutaj opowiadałem, to wizja tego, co nas czeka. Ten konkurs, pomijając, że można wygrać atrakcyjne nagrody, daje możliwość wypowiedzenia się w kwestiach kształtowania naszej przyszłości. Mojej, Twojej, Waszej. Więcej o nim przeczytacie w linku, który umieszczam w opisie filmu. Dziękuję za uwagę, czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia.